Cześć, z tej strony Jarpen. Witam Was w piątym dniu pobytu na Gran Canaria, Puerto Mogán. Jest piątek i w piątek ponoć jest jakiś targ. I naszym bojowym zadaniem jest znaleźć coś innego niż typowe bazarowe ciulstwa, typowe bazarowe shit, którego nie chcemy kupować. Chcemy znaleźć coś kanaryjskiego. A tam można sobie wynająć rowery. Kolażowa 22 euro za dzień, troszeczkę lepsza kolażowa nawet do 50. Oczywiście jeżeli weźmiecie więcej niż jeden dzień, to prawdopodobnie będzie taniej, tak samo jak z wynajmem auta. Idziemy tu, na punkt widokowy, Mirador. No i jesteśmy na punkcie widokowym Mirador. I powiem szczerze, tak, według mojej własnej opinii, jest to jedno z najładniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w ogóle na wszystkich wyspach. Na wszystkich trzech, na których byliśmy. Ale podsumowanie, opuszczamy Puerto Mogán. Bazar jak to bazar. Spodziewaliśmy się troszeczkę lepiej, a tych... Puerto de Mogán. Spodziewaliśmy się troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o bazary, a bardzo dużo kiczu. Tych fajnych, ile było tych fajnych? Z 5, z 10? Niedużo. Port oczywiście fajny, w dzień jeszcze fajniejszy, miejsce naprawdę godne odwiedzenia. Bazar bardzo duży, co kto lubi, także piątek jest na pewno najbardziej zróżnicowany. A teraz jedziemy do Maspalomas. Jak to Helga mówi? Maspalmomas, tak? No i dobrze, jesteśmy w Maspalomas i takie małe sprostowanie. Wydmy nie nazywają się Meloneras, tylko Dunas de Maspalomas. Ale tu wszystko jest blisko, więc czy Meloneras, czy Maspalomas, nie robi to większej różnicy. No i teraz na wprost przed sobą macie latarnię morską Faro Maspalomas, tak? Czy Faro Meloneras? We'll be right back.
tu na wprost są rzekome wydmy. Melonera. Nie, Melonera, Maspalomas. Tu nas Maspalomas. Proszę tutaj nie przeinaczać i nie wprowadzać youtuberów w błąd. Maspalomas zaliczone i wracamy do hotelu. A jako bonus zostawiam Wam jeszcze kilka dodatkowych ujęć nocnych z Puerto de Mogán. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał. Dzięki Waszym kliknięciom, komentarzom oraz przede wszystkim udostępnieniom mogę docierać do szerszej publiczności. A w następnym odcinku m.in. poważniejsze wędrowanie i odwiedzamy tajemnicze miejsce o nazwie Barranco de Azuaje. To tyle na dzisiaj. Cześć! A nie, nie wiem gdzie Ty idziesz. To na pewno... Będziesz miał mistrza drugiego planu. Tak? Szedź za tobą, tak.